O Jezu. Ale sprzęt! Co wam ta policja w ogóle zrobiła, widzowie? Witajcie widzowie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj oczywiście supermoto, będziemy sobie śmigać, ale też na starcie zaznaczę wam, że jeśli pod tym odcinkiem będzie 800 łapek w górę, to wybieramy się znowu w teren. Oczywiście nie sami, tu stoi KTM i pojedziemy razem z Olą. Ola ostatnio zaliczyła swoją jazdę ponad rok temu, no i niestety z wypadkiem, więc myślę, że to najwyższa pora, żeby wrócić na MRF-a. Stoi w sumie sprawny, także tym problemów nie będzie. Wyciągamy sobie Suzuki i lecimy na miasto. Zwycięskie wyzwanie jest tutaj, ale oczywiście nie mogę tego zrobić, dlatego że nie mam DB Killera. A druga kwestia jest taka, że jazda bez wydechu polegałaby na tym, że musiałbym ściągnąć całą rurę, bo ten wydech dopiero się tutaj rozłącza, a mając tą rurę opaliłbym sobie pół motocykla, bo tu plastiki, tu plastiki, tu plastiki, a tu zionęłoby ogniem. Oczywiście, jakże mogło być inaczej. Pierwszą rzeczą, która nas spotka, jest oczywiście gigantyczny korek. Ten korek już ma 50 metrów, już ma 100, o kurde, już ma 200, no i przede wszystkim, proszę państwa, na samym końcu, laweta, coś tu się podziało. A nie, to jeszcze nie koniec, jeszcze trwa, jeszcze trwa. Ile ten korek może mieć długości? Kilometr? Myślę, że już troszeczkę ponad. Nie ma końca. O, serbidenda zeswapowana. My się już widzieliśmy parę odcinków temu. Strzeli z wydechu na 100%, zaraz strzeli. O! Mówiłem? Mówi... O kurde! O kurde! To nie ja! Tu na lewo, tak o. Prostiutka. Jak poszedł, wyprzedzał wszystkich, kurde! Schowa się na prawy. Znajdujemy się, widzowie, na jednym z moich ulubionych parkingów. Co prawda, nie wszędzie jest zadbany. Tu już kwiatki rosną. Dobra, ja już wiem, o co chodzi. A jakbym sobie obroty podkręcił? Spróbuję. Zobaczymy, czy mnie wyjebie z butów, czy nie. Ło! Przez kierę bym wyleciał. Wracam na wolne obroty. Ale to idzie żmudnie. Zobaczcie w ogóle moje dłonie. Jak mi żyły tu powychodziły. W ogóle jakie odciski mi się porobiły. Ja chyba muszę te gripy zmienić na inne. Zabrałem je tylko i wyłącznie do tego, że wizualnie mi pasowały do siedzenia. Tak teraz rozkminiam i chyba będę musiał zmienić to siedzenie. Zmienić siedzenie i zmienić gripy, bo to się tak nie da jeździć. Siedzenie może fakt faktem jest przyczepne. Po dłuższej jeździe takie ślady na dupsku zostawia. Ja robię ten taki błąd, zabieram nogę i to mi zaburza równowagę. Jestem niby wysoko, bo tą nogą balansuję i mam ten punkt dalej wysunięty, ale przez to motocykl nie skręci przy niższej prędkości. Dobra, mam to. Mam to. Prawie cały. Nie ma dosłownie ani jednego motorzysty. Zero, kompletnie zero. Pod żabką, zero. Na drodze, zero. Na komendzie miejskiej, zero. Dosłownie nie ma kompletnie nic. O Jezu. Niefortunna stacja. Akurat wtedy, kiedy chcę zalać. Ile to wchodzi, kurde, już za dwie dychy. No, tego paliwa to więcej mi wyciekło niż spaliło. Kurde, taki fajny policjant. Bateria mi padła w środku. Normalnie podbija do mnie i mówi, zajebiście oklejony. No to super, fajnie, ale byś sobie tablicę założył. A ja do niego, ale jak to, ja przecież tablicę mam. A on do mnie takie, no to chowaną byś sobie chociaż założył. Godzin z mistrzem świata. Ale po służbie, bo był sam w radiowodzie. To wiecie, tylko na chwilę zajechał na stację, coś zjeść. Im więcej właśnie zaczynam jeździć po mieście, tym więcej właśnie trafiam na takich, którzy są mega tacy, wiecie, jak ludzie. Bo trafić na takiego policjanta, no to jest cud. A mi teraz co chwila się tacy zdarzają.
sprawa jest taka. Niech pan uważa, dobrze? Dobra, dobra. Nie ma problemu. Wiem. Nie będziemy tam przeszkadzać za bardzo w tej nauce. O, droguwa! Co to za fura? Ale sprzęt! Ten challenge w ostatnim odcinku, który wybraliście, był spoko, bo w sumie nie łamał przepisów, więc policjanci bardzo fajnie to odebrali. A takich challenge, jakie piszecie, no to nie, no dajcie sobie spokój, widzowie. Ja wiem, że to może się fajnie ogląda, jak wiecie, jak w filmie troszeczkę adrenalinki jest, tak dalej. Wiecie, o co chodzi, nie wiem, jakoś przygazować trochę adrenalinki, że niby głośny wydech tego typu, nie wiem, na kole przejechać, też się zainteresują. I wiecie, te wyzwania nie muszą głównie się skupiać na czymś, co muszę robić na motocyklu. Może to być cokolwiek, jakieś wyzwanie fizyczne, nie wiem, wyzwanie związane z jedzeniem, związane z jakimiś ludźmi, no cokolwiek, tylko błagam, dajcie już spokój tej nieszczęsnej policji. Co ona wam takiego zrobiła? Co wam ta policja w ogóle zrobiła, widzowie? O, drzwi otwarte do autobusu, wejście tylko dla osób kupujących bilety. Odrzucisz mnie pan? Co to? Policja. Aż mnie pan wystraszył, myślałem, że policja. Parking jest, można powiedzieć, prawie pusty, jest jedna fura, ale zostawiana w taki sposób, żeby nie utrudniała nikomu treningu. I zobaczymy, co mi tam wyjdzie. Nogę wystawiam. What the fuck? Dobra, jasno jadę, żeby tego nie zapeszać. Ale to siadło pięknie, ale to pięknie siadło. Elegancko, kurwa. Ale coaster tutaj też zrobię, patrzcie. Aj! O, motocyklista, co to za pojemność? Siema. Długo tu śmigasz? Nie, chwilę. Było troszkę pogumować, ale to puszka, powiedzmy. Nie wiem, ja dopiero kupiłem, prawko zdałem. Jeżdżę tak, bo się uczę. Fajne, nauki eleganckie. Jest czysta. I tym gumujesz? Nie, to sprzęgła spokojnie. Ale goń mam! Pewnie zrytą banię teraz. Pamiętajcie, że czas pisania challenge od was mija dopiero za 2 tygodnie, także jeszcze możecie się wykazać pomysłowością. A tymczasem na koniec tego odcinka w ramach rekompensaty za brak wykonania zadania puszczę wam wieczorny, troszeczkę przypołowy urywek. Także pozdro się ma, cześć.